Hmm. Hmm. O, kliknięte na żywo lecimy. No prawie na żywo, bo na, leci teraz, niby na żywo, a ja potem wrzucę na YouTube, a i wy będziecie oglądać. Ale z racji tego, że piję wody, to myślicie, że to jest na żywo. No okej, okay, ale udawajmy, że to jest na żywo. Słuchajcie, mamy piątek, tygodnia, koniec i początek. Znajomi piją gorzolkę, bimberek w naszych stronach, piwo. A ja piję wodę i trzymam klucze od auta i generalnie patrzę na mapę. I mam włączoną latarkę w telefonie, nie wiem czemu, ale mniejsza o to. No i obserwuję to, co się dzieje w pogodzie, bo co prawda burze wygasały, ale coś tam jeszcze kwitnie na południe od Warszawy i od Siedlec. Generalnie też nastąpiła korekta prognoz, już kolejna, która mówi, że jeszcze w nocy te burze mogą występować w Polsce Południowej, Centralnej i Północno-Wschodniej również. Jak będzie? Zobaczymy, ale słabo by było napić się piwa i potem by się okazało, że gdzieś blisko mamy bardzo ładną burzę i te burze, em, no właśnie, te burze do nas docierają. Ok, słuchajcie, to co widzimy na zdjęciu to jedna z burz, która wisiała niejako nad łodzią. No i dziś Łódź stała się łodzią, dosłownie, tak jak tutaj niektórzy sobie żartują, ale żarty na bok, bo bardzo duża suma opadowa dzisiaj była właśnie w tym mieście związane, to było z linią, z linią zbieżności, która przecinała niejako Łódź i wzdłuż tej linii tworzyły się nowe komórki konwekcyjnej burze. Te burze przede wszystkim charakteryzowały się bardzo mocnym uwodnieniem i niejako deszcz z tych burz wręcz spadał. Postaci zjawiska MicroBerst. Tu jest jedno na zdjęciu widoczne. Ktoś w komentarzach napisał, że downburst. Nie zgodzę się z tym. Mikroberst z racji tego, że e, szerokość jest zdecydowanie mniejsza niż, niż pojęcie DownBerst, no ale to jest bardzo, bardzo bliskie. No, jak lubicie rysunki, bo mówicie, że lubicie, to słuchajcie, o to to nie powinno być. Lecimy jeszcze raz. Spada nam deszcz w tym wypadku wraz z prądem wstępującym i zjeżdża, uderza w, w teren i na bok wręcz nam spada. Tam, tu musiał bardzo mocny wiatr powiać z tymi opadami deszczu, chłodny wiatr. No i tutaj przede wszystkim również em, bardzo, bardzo, że tak powiem, niebezpieczna sytuacja była, bo te ten mikroburst zawsze jest niebezpieczny, czy to dla samolotów, dlatego piloci starają się go omijać, czy też dla, dla ludzi po prostu, ponieważ z znienacka spada na nas ściana deszczu, niejako wraz z bardzo silnymi porywymi, porywami wiatru. Oczywiście ja też miałem możliwość obserwowania wiele razy dokumentowania, ostatni był nagrany w dniu wczorajszym, ale jeszcze nie mam czasu na wywołanie tego, ale będę w końcu miał. Tutaj też taki przykład mikrobersta, tylko troszeczkę słabszego. Puszczę ten materiał. On był nagrywany na niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Ten obszar trzeba obserwować. Tylko to, darujcie tylko to, że e, auto stało przy samochodzie. Naprawdę nie było czasu i w sumie nie pomyślałem. Oczywiście nas to nie sięgnęło, tylko przeszło bokiem. E, ta komórka nie była stacjonarna, tylko ona bardzo szybko się przemieszczała. Ale, jeżeli coś sobie przebiegniemy, tam na drugą stronę, jak ja to robiłem, ale to były czasy, zobaczcie, jaka siła, jakie uderzenie, jak tu mocno wieje. Warto zobaczyć na te drzewa. Zobaczcie, co tam się dzieje. Oczywiście, wiele drzew zostało połamanych wtedy, właśnie w tym miejscu tego uderzenia. Widać stopę opadową. Ta stopa opadowa aż tutaj dociera. No, i to tęcza. To było wszystko zamierzone w sensie, yy, wiedziałem z której strony się ustawić, trochę. <laughs> Więc tak to wyszło. Dobra, wracamy. Słuchajcie, tak jak patrzę sobie, oczywiście, nie zawiedliście na stronie sieci obserwatorów BUSZ. Tutaj możecie yy, na Twitterze możecie obserwować to, co wstawili inni. Na, do systemu raportów, no i przede wszystkim zdjęcie ze Zgierza, gdzie oczywiście no, tam były kolejne zalania. Mamy już 5 minut, więc gadu gadu, zajmiemy się pogodą, ale najpierw... Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patreonite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. No dobra, już jesteśmy z powrotem, więc tak. Burze w wielu miejscach Polski wygasły, znajdują się jeszcze strefy opadowe, znajdują się na północnym zachodzie Polski, na pograniczu województwa lub Lubuskiego i granicy z Niemcami mamy też komórki konwekcyjne, które mogą dawać wyładowania na południu Polski. Wygląda to zdecydowanie ciekawiej. W okolicy na północ od Katowic mamy komórkę burzową, która daje całkiem dużo wyładowań. Mamy również na zachód od Dostawca Świętokrzyskiego. No i to coś, co się niby chce utworzyć przy Stoczku Łukowskim i kierować w stronę Warszawy. Przyznam szczerze, że na to bym bardzo liczył. Chciałbym w sumie, żeby to przyszło gdzieś bliżej, bo mógłbym też podjechać dzisiaj i porobić zdjęcia. Bo zdjęć mam dużo, ale po prostu lubię to robić. Bardzo lubię to robić i chciałbym to robić jeszcze dziś. <grych> Natomiast zdecydowanie więcej burz występuje na Łotwie: kołorygi, Ubaczki i też na Litwie też będą występowały te burze. No, i całkiem dużo wyładowań było dzisiaj na południu Polski, w centrum Polski. Oczywiście, województwo łódzkie tutaj wymiatało i północny, zachód Polski, gdzie burze były typowo pulsacyjne, powstawały szybko, były bardzo gwałtowne, ale też bardzo szybko zanikały. Powstawały szybko, zdecydowanie szybciej niż alert RCB. Alert RCB został dzisiaj, co prawda, wydany, ale został wydany chyba po południu. Jeżeli, nie, jeżeli ja się mylę, to poprawcie, ale generalnie burza w Łodzi już się kończyła, oni dopiero wydali alert. Gdzie to logika? Nie wiem. Natomiast logika na pewno jest na mapie satelitarnej. Tutaj w podczerwieni tą logiką możemy określić tworzenie się burz i komórek konwekcyjnych w masie powietrza zwrotnikowej, która jest całkiem dobrze nasycona w wilgoć, więc logicznym to było. Logicznym też było nie tworzenie się burz na północnym wschodzie Polski, ponieważ tutaj z nad Ukrainy napłynęło takie powietrze dosyć suche. No i tutaj nam się roz... w dzień, szczególnie w dzień w pierwszej części wieczoru... Rozupowszechniła, rozpowszechniła, taka rozpostarła taka tarcza antyburzowa, która nie pozwoliła tym burzom się utworzyć. E, niektórzy mówią, że to działka gradowe w grójcu. Nie wiem, nie wiem, nie wnikam. E, sytuacja jutro będzie wyglądała następująco: Rozwini w sumie już jest rozwinięty niż Krzysztof nie wiem czemu się kroka jarzy z Christopherem Wolcem. Christoph, który będzie znajdował się na północ od e, Szkocji, i Irlandii, no i on będzie miał taki bardzo długi nisz, to jest taki bardzo długi front atmosferyczny, e, front atmosferyczny falujący, znajdujący się nad e, Hiszpanią, nad Francją. I ten front atmosferyczny chłodny, on powolutku będzie zmierzał w kierunku Polski i w weekend, e, w niedzielę, w poniedziałek przejdzie przez Polskę no i troszeczkę nam się wymieni to powietrze na właśnie takie chłodniejsze, ale zanim to nastąpi, jeszcze będziemy mieli całkiem ciepło i całkiem wyżową pogodę. W tym momencie ciśnienie najwyższe w Polsce południowej 1018 hektopaskali, na pozostałym obszarze 1017-1016 hektopaskali, więc mamy takie pole podwyższonego ciśnienia. Jutro sytuacja całkiem podobna, a więc 1018-1019 hektopaskali dopiero w godzinach wieczornych o 1 hektopaskal nam Spadnie. IMGW oczywiście wydało kolejne ostrzeżenia i kolejną prognozę ostrzeżeń przed upałami prawie dla całej Polski. Nawet województwo za pomorskie, jedynie województwo zachodniopomorskie pomorskie krańce południowe bez ostrzeżeń przed upałami. I jeśli chodzi o burze, to ostrzeżenia, ostrzeżenia, prognoza, no w sumie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla Polski południowej i Polski wschodniej, to przede wszystkim województwo mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i krańce wschodnie, południowo-wschodnie województwa wielkopolskiego. I tak, jeśli chodzi o modele numeryczne, generalnie bym te wszystkie modele numeryczne dzisiaj wyrzucił do kosza na śmieci. Z prostej przyczyny, każdy model widzi co innego i tu mamy dobry przykład, model Swiss HD, godzina dziewiąta, widzi burzę w województwie zachodniopomorskim. Zerkamy sobie na mapy, na mapy, zerkamy sobie na radar pogodowy, są burze w zachodniopomorskim? Nie ma. Są burze w okolicy Siedlec i w okolicy Częstochowy. Zerkamy na model UMT, UM5 dni, a, znaczy UM o e, rozdzielczości 4 km bądź 1 km. Cyk godzina 21 w tym momencie. Są burze na północ od Warszawy? Nie ma. E, UM4 e, km rozdzielczość. Są burze od łodzi po Warszawę w Wrocławiu w Poznaniu. Nie ma, no właśnie, to jest bolączka modeli numerycznych ogólnie takich wyliczeń w sytuacji pogodowej, jaka jest teraz, kiedy mamy dosyć niestabilną masę powietrza, to burze mogą powstawać wszędzie i nigdzie i tu jest najgorszy problem w tym prognozowaniu, więc ja dzisiaj nakreślę sytuację na noc. I na dzień jutrzejszy. Słuchajcie, niewiele się zmieni. W nocy nad Polską nadal będzie ta strefa powietrza, znaczy ta strefa, ta masa powietrza, która była w dniu jutrzejszym również przez cały praktycznie dzień. Więc te burze będą możliwe dziś, w nocy jak najbardziej i w dniu jutrzejszym. Pogląd y, daje chociażby zaktualizowana mapa y, prognozy burz na noc od IMGW, gdzie burze są przede wszystkim prognozowane na południu w centrum oraz tak rozciągające się na północnym wschód. Tam jest największa szansa na te burze, ale nie można ich wykluczyć też w innych miejscach. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co się dzieje w atmosferze, mieć aplikację no-castingową. Ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor Burz, którą możecie zainstalować na telefonie i, i możecie tutaj sobie ją um, używać. Ona będzie Was ostrzegać, jeżeli jakaś burza będzie szykowała się, tworzyła w okolicy. Ja wiem, że Wy chcieliście prognozę pogody taką dokładnie, żeby powiedzieć Wam, gdzie będzie burza, gdzie będzie padało danego dziś, bądź w nocy, bądź jutro, ale nie chcę gadać głupot, bo naprawdę to się może nie sprawdzić. Mówię jak wygląda sytuacja. Obserwujemy sytuację pogodową. Burze są możliwe praktycznie w całym kraju i trzeba na to zwrócić uwagę. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wyprognozowanie prognoz, bo tu, o, prognoz, proszę, jedyny co ja mówię, wyprognozowanie temperatury, bo tu ba, dosyć wysokie temperatury nadal w Polsce południowej, centralnej, wschodniej, północno-wschodniej od 23 do 26 stopni Celsjusza. Te temperatury w nocy oczywiście będą spadać, ale z racji tego, że grunt jest nadal mocno wygrzany, to w wielu w miejscach polski centralnej, nadal będzie temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza, więc nadal będziemy mieli noc tropikalną, aczkolwiek już ten obszar, ten zasięg będzie zdecydowanie mniejszy. Jutro temperatury znów potrzebują do góry, ale już to nie będą tak spektakularne. Rzędu 35-36 stopni nie. 32-33 stopni Celsjusza w Polsce centralnej i wschodniej. Ale też północno-wschodniej, troszeczkę chłodniej w południowo zachodniej, 28 do 31 stopni Celsjusza. No i najchłodniej na wybrzeżu oraz w górach, od 20 do 23 stopni Celsjusza. Na no, wiatr słaby, nadal słaby do umiarkowanego. Już tutaj nam patrzę, jak to będzie wyglądało w dniu jutrzejszym: od 20 do 30 km na godzinę, więc tutaj bez większych zmian. Zerknij, zerknijmy sobie dalej, co w kolejnych dniach będzie się działo, a w kolejnych dniach będziemy mieli jeszcze wysokie temperatury powyżej 30 stopni, właśnie w dniu jutrzejszym i w niedzielę. Od poniedziałku przejdzie ten front atmosferyczny i będzie już chłodniej, poniżej 30 stopni Celsjusza, nawet 27-26 stopni Celsjusza, a potem jeszcze. Są możliwe epizody, bo już niektórzy piszą i straszą w mediach, że kolejny tydzień znowu upały. Są widoczne epizody, że temperatury mogą poszybować do 30-31 stopni Celsjusza, ale to już raczej będą krótkotrwałe epizody. Dobra, ja żem się nagadał, ale tutaj czas, słuchajcie, obserwować mapy, bo ta burza pod siedlcami nam się coraz bardziej rozwija więc może by tam podjechał, gdzieś jakąś relację robił, ale zobaczymy. Dzięki wam wszystkim za wsparcie, za kawy, które tutaj stawiacie nam, za wszystkie subskrypcje, miłe słowa. Jestem dla was ten kanał dalej będzie się rozwijał. Mam nadzieję, że z wami, bo robię to dla was. Pozdrawiam, cześć.